że tu wcześniej w tej sąsiedniej audycji wyłączyłam reklamę, bo my nie chcemy żydowskiej reklamy i nie chcemy średniowiecznych strachów na lachy, bo oni robią strachy na lachy. Podejrzliwość, nieufność, wszystko to, co lekarze by pomogliby ci w tym, wyleczyliby cię z tego. Na Gruzińskiej 6. Nie krytykuj, nie oceniaj, nie bądź podejrzliwy, a mów od siebie, myśl od siebie. A jak nie, to będzie źle. Socjologami i specjalistami z innych dziedzin. Radio 24, zbliża się 11. Czas na informacje dnia. Najważniejsze osoby w państwie wiedziały o Amber Gold ponad 2 miesiące przed wybuchem afery, twierdzi dziennik w sieci. Nie będzie zgody na łamanie prawa przez obywateli RP, mówi minister Mariusz Błaszczak. Istotą tej blokady jest odebranie prawa innym do gromadzenia się. W informacjach dnia powiemy także o poważnym wypadku samochodowym na autostradzie A9 w Niemczech. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Tygodnik w sieci publikuje notatkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2012 roku w sprawie działalności Amber Gold. Notatka, podpisana przez szefa ABW Krzysztofa Bonderyka, jest adresowana m.in. do ówczesnego premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego. ABW opisuje mechanizm działania Amber Gold, a notatkę kończy wnioskami. Według agencji sposób zabezpieczenia lokat oraz rozbieżności w regulaminie i warunkach ogólnych lokat mogły wskazywać, że działalność firmy była oparta na mechanizmie piramidy finansowej, a potencjalnymi pokrzywdzonymi mogło być kilkadziesiąt tysięcy osób. Treść notatki została zaprezentowana posłom z Komisji do Spraw Służb Specjalnych w 2012 roku. Szef ABW nie odtajnił jej jednak. Spółka Amber Gold, kierowana przez Marcina P., powstała w 2009 roku, zbankrutowała w 2013. Nie będzie zgody na łamanie prawa przez obywateli RP, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który deklaruje, że 10 lipca wraz z obywatelami RP będzie blokował miesięcznicę smoleńską. Szef MSWiA podkreślił również, że w Polsce wszyscy wobec prawa są równi. Blokada marszu przez obywateli RP to ograniczenie praw innych, mówi Mariusz Błaszczak. Wałęsa chce odebrać prawo innym, bo przecież istotą tej blokady nie jest to, żeby przedstawić swoje poglądy, tylko istotą tej blokady, która jest organizowana przez stronników, przez bojówki, tak to nazwę, przez bojówki totalnej opozycji, jest odebranie prawa innym do gromadzenia się. Minister odniósł się również do niedawnych starć Komitetu Obrony Demokracji z obozem narodowców. Podkreślił, że zbyt mało policjantów zabezpieczało te zgromadzenia. Jego zdaniem komendant miejski w Radomiu zlekceważył wydarzenia. W informacjach dnia za granicą wielu rannych i obawa o ofiary śmiertelne. Rano doszło do wypadku samochodowego na niemieckiej autostradzie A9 w okolicy miejscowości Münchberg. Autokar z 46 pasażerami i 2 kierowcami uderzył w samochód ciężarowy i stanął w płomieniach. Jak poinformowała policja, rannych zostało 31 osób, w tym kilkoro ciężko. 17 osób nadal jest poszukiwanych. Nic nie wiadomo o ich stanie zdrowia. Nie można wykluczyć, że część pasażerów nie była w stanie samodzielnie wydostać się z płonącego autokaru, powiedział rzecznik policji. Inny policjant dodał, że istnieje niewielka nadzieja, iż ktoś się odnajdzie, bowiem mógł w szoku oddalić się od miejsca katastrofy. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce tego tragicznego wypadku, nie była już w stanie ugasić pojazdu. Autobus spłonął całkowicie. Rzecznik policji w Bayreuth przyznał, że mamy do czynienia z bardzo poważnym wypadkiem i nie jest wykluczone, że będą ofiary śmiertelne. Na razie policja nie podaje informacji ani o tym, skąd pochodził autokar, ani pasażerowie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin.
Szefowie MSW Włoch, Niemiec i Francji i unijny komisarz do spraw migracji uzgodnili porozumienie w sprawie migrantów. W zeszłym tygodniu włoskie władze zagroziły, że zamkną porty dla zagranicznych statków przewożących ich do Włoch. Szef włoskiego MSW poinformował, że ostateczne decyzje zapadną w czwartek na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych w Tallinie. Strony proponują poddać pełnej kontroli działania organizacji pozarządowych uczestniczących w akcjach ratunkowych u wybrzeży Libii. Od kilku miesięcy padały zarzuty, że świadomie lub nieświadomie wspomagają swoimi działaniami libijskie gangi przemytników ludzi. Statki tych organizacji mają otrzymać zakaz wpływania na wody terytorialne Libii. Uzgodniono poza tym, że jednostki, które nie są włoskie, powinny przewozić migrantów również do swoich krajów i na Maltę. Wszystkie akcje ratunkowe na Morzu Śródziemnym ma koordynować włoska Straż Przybrzeżna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne badania wskazują, że trening mózgu spowalnia proces umysłowego starzenia się. Dowodzi tego najnowsza aplikacja opracowana przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge. Gra polega na kojarzeniu ze sobą wzorców geometrycznych. Kto dobrze rozwiąże zadanie, ten do czerwonego kuferka dostanie złote monety. Wszystkim zawiaduje rysunkowy prowadzący, trochę jak w teleturnieju. Grający są zachęcani, by osiągali coraz lepsze wyniki. Specjalnym testom poddano grupę ludzi z łagodnym zaburzeniem poznawczym. To coś pomiędzy prawidłowym starzeniem się, a niewielkim otępieniem. Okazało się, że dzięki treningowi można poprawić tak zwaną pamięć epizodyczną. To dzięki niej pamiętamy, gdzie zostawiliśmy klucze albo zaparkowaliśmy auto. U najlepszych pamięć epizodyczna poprawiła się nawet o 40%. Wyniki badań publikuje dzisiejsza międzynarodowa gazeta neuropsychofarmakologii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A teraz w Polskim Radiu 24 czas na pogodę. Dziś pochmurno z przelotnym deszczem na wschodzie i Pomorzu. Niezbyt ciepło na termometrach od 18 do 22 stopni. Ciśnienie rośnie. Na barometrach dzisiaj 1003 hektopaskale. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Poniedziałek, trzeci dzień lipca, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, 6 minut po godzinie 11. Jakub Kukla, witam, zapraszam jeszcze do godziny 13. Prace Komisji Weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji, a także postawa prezydent Warszawy, Anny Gronkiewicz-Waltz, te kwestie komentował w audycji 24 pytania, rozmowa poranka, Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej. Gospodarzem programu był Sławomir Jastrzębowski. Co dalej będzie z Hanną Gronkiewicz-Waltz, bo wy nakładacie na nią grzywnę, już 6 tysięcy złotych, potem 9 nałożycie i tak będziecie nakładać. I co dalej? Komisja ma jasno określone cele i zadania. Celem komisji jest wyeliminowanie decyzji zwrotowych. Ale przecież nie możecie ją siłą przyprowadzić na komisję. Komisja takich uprawnień nie posiada, ma szereg innych uprawnień organu administracji, natomiast celem działania jest odwrócenie skutków reprywatyzacji tam, gdzie było złamane prawo. Nie może być tak, że osoba, która z wyłudzenia nieruchomości uczyniła sobie przestępczy proceder. A o kim konkretnie mówimy? Mówimy o kilku grupach, które uzyskały szereg nieruchomości w różnych dziwnych okolicznościach. Pierwsze z tych okoliczności wyjaśniamy przy ulicy Twardej 8, Twardej 10, gdzie stało jedno z najlepszych w Warszawie gimnazjów i te okoliczności muszą być wyjaśnione, a efektem prac komisji ma być to, że tam, gdzie złamano prawo i nieruchomość nigdy nie powinna trafić w ręce takich osób, ta nieruchomość powinna wrócić do majątku miasta stołecznego Warszawy. Pan tłumaczy, co się będzie dalej działo z Hanną Gronkiewicz-Waltz, bo wy nałożycie na nią jeszcze 3000 kolejnych i co dalej? Ona mówiła, ja się nie stawiam. Komisja może działać bez zeznań pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, natomiast kluczowe jest coś innego. Komisja tak naprawdę z miastem stołecznym Warszawa mają, biorąc pod uwagę interes publiczny, powinny mieć zbieżne cele, czyli zwrot majątku do wyłudzonego z majątku miejskiego i pani prezydent zamiast uciekać przed komisją, zamiast wstrzymywać jej pracę, czyniąc jakąś absurdalną obstrukcję, z racji swoich obowiązków służbowych powinna komisję niemalże wspierać, a mamy do czynienia z naprawdę z niesamowitą sytuacją, w której beneficjent tej decyzji, pan Maciej M., po pierwszym dniu przesłuchań złożył wniosek o uchylenie decyzji zwrotowych w sprawie Twardej 8, Twardej 10, a pani prezydent żąda, żeby komisja przestała działać. No, te decyzje przykładowo były wydane w 2014 roku, dalej znajdowały się w obrocie i jeden dzień pracy komisji wystarczył, żeby beneficjent tej decyzji z nich się wycofał, a 3 lata tej gigantycznej aktywności pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz nie doprowadziły do żadnej zmiany tych decyzji. 3 lata kontra 1 dzień, to chyba mówi wszystko, jeśli chodzi
chodzi o podejście do wyjaśnienia reprywatyzacji, natomiast no, ja osobiście ubolewam, że pani prezydent nie ma odwagi, by wyjaśnić swoją rolę w tej aferze. Piotr Guzioł, znany adwersarz Hanny Gronkiewicz-Waltz, napisał: jak złymi bez honoru trzeba być człowiekiem, by kłamać jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, a Adrian Zandberg, Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi odpowiedzialność za złodziejską reprywatyzację. I czy pan się zgadza? Ale proszę uważać, bo pan może się nie powinien tak zgadzać oficjalnie. Ja oczywiście oczywiście mam swój pogląd na temat zachowania pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, natomiast jasne jest to, że świadkowie, którzy zeznawali przed pod odpowiedzialnością karną w swoich zeznaniach konsekwentnie, bo nie mówię o jednej osobie, tylko o trzech urzędnikach, którzy byli słuchani przez komisję, jasno wskazują, że ośrodek decyzyjny w zakresie najważniejszych decyzji zwrotowych nie znajdował się na barkach podrzędnego urzędnika, nawet jego bezpośredniego przełożonego w randze dyrektora czy zastępcy dyrektora, ale znajdował się na placu bankowym w gabinecie pani prezydent i jej zarządu. To oznacza... Mówiłem o panu Marcinie Bajko, między innymi byłem dyrektorze. Pan Marcin Bajko, pan Krzysztof Śledziewski, pan Jerzy Myrgan, wszyscy wskazywali, że tak zwany zespół koordynacyjny klubu odkrywał kluczową rolę przy reprywatyzacji. A jeśli cofniemy... Ale to pan chce mi teraz powiedzieć, że Hanna Gronkiewicz-Waltz minęła się z prawdą, tak? Wszystkie publiczne wystąpienia dotyczące reprywatyzacji z ostatnich lat i rzekomego braku udziału w wydawaniu decyzji mija się z tymi zeznaniami, które pozyskała komisja i jasne jest chyba to, że w tak wielkim mieście, jakim jest Warszawa i tak gigantycznym majątkiem, jakim zarządza pani prezydent, ma ona nie tylko obowiązek prawny wynikający z ustawy o komisji, ale chyba również obowiązek wobec mieszkańców Warszawy, by przyjść przed organem państwa odpowiedzieć na pytania, bo rozumiem, że pani prezydent może mieć żal do byłych pracowników, że nie chcą z nią iść na dno, ale z drugiej strony wszyscy tutaj poruszają się już na bardzo poważnym gruncie. Nie gruncie programów publicystycznych czy wpisów na portalach społecznościowych, ale gruncie zeznań przed organem państwa, zeznań obarczonych odpowiedzialnością karną i tutaj nie ma żartów. A Dariusz Osadzi i Ryszard Kajs mówią, że komisja jest niekonstytucyjna i że obchodzi sądy. No w tej komisji, w której pan działał, to jest w ogóle najbardziej absurdalne. Przyznam szczerze, wątek, który mnie rozbawia w dyskusji o komisji, bo z kilka miesięcy mówi się, że ta komisja to taki sąd ludowy, niemalże bolszewicki sąd, który będzie polował na politycznych przeciwników. W tym pani prezydent tak twierdziła. Tylko nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie to kompetencje sądów ma ta komisja. A z drugiej strony pani prezydent od poprzedniego tygodnia wpadła na wspaniały pomysł, by oświadczyć opinii publicznej, że to ona będzie wyjaśniała reprywatyzację, więc rząd od Naczelnego Sądu Administracyjnego by rozstrzygnął spór kompetencyjny. My przed miesiącem mówiliśmy, że komisja... A co będzie, jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny uzna, że no, nie trzeba płacić grzywny na przykład? Znaczy, zaraz to wyjaśnię. Natomiast pani prezydent twierdziła przez miesiące, że ta komisja to jest sąd. Natomiast od poprzedniego tygodnia twierdzi, że komisja dubluje jej uprawnienia. A my od początku mówiliśmy, że komisja jest powoływana po to, żeby wyjaśniała reprywatyzację w ścieżce administracyjnej z tego powodu, że takie kompetencje posiadała pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale z uwagi na swoją bierność wobec tego procesu przejmie te kompetencje na określony czas inny organ państwa. Więc ta argumentacja o rzekomym sądzie jest naprawdę rozbita w pył. Poza tym Naczelny Sąd Administracyjny na pewno jest w 100% przekonany, rozstrzygnie ten spór rzekomy na korzyść komisji, ponieważ jest jasny przepis w ustawie, który wskazuje, że wszystkie postępowania, które toczą się względem decyzji reprywatyzacyjnych, jeśli komisja weryfikacyjna się nimi zajmuje, ulegają z mocy prawa w zawieszeniu. Natomiast co do grzywien, no pani prezydent, tak jak powiedziała wcześniej, że nie uznaje komisji, tak zapowiedziała 5 minut po nałożeniu grzywny, że odwoła się od tego postanowienia komisji, co jest najbardziej ciekawe. Formalnie nie ma czegoś takiego odwołania do grzywny, tylko wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a wniosek o ponowne rozpoznanie pani prezydent skieruje, uwaga, do komisji weryfikacyjnej, więc tak nas nie uznaje, że zamierza się do nas odwoływać. A proszę powiedzieć, co my w tej chwili wiemy już? No bo wiemy na przykład, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, trzech urzędników twierdzi, że miała wiedzę dotyczącą reprywatyzacji. A ja się pytam, no i co z tego, że miała? No miała i miała, no i co? Oceniamy najpierw skutki, jeśli dana decyzja... Czy to ją pogrąża? Oczywiście, że po pierwsze ją pogrąża z tego powodu, że mówiła inaczej w poprzednich latach, tak? Że w ogóle w tym procesie nie uczestniczyła. Zdanie, proszę pana. No,
Wcześniej urzędnicy nie mieli prawa głosu, dzisiaj ci urzędnicy są przed organy państwa wzywane i oświadczają to, co wiedzą. Natomiast kluczowe przy ewentualnej odpowiedzialności za decyzje zwrotowe jest to, czy te decyzje zapadały w zgodzie z prawem. W przypadku gimnazjum przy ulicy Twardej to jest bardzo ciekawa rzecz z tego powodu, że beneficjent tej decyzji przy bierności miasta, przy bierności Skarbu Państwa nabył roszczenia za śmieszne pieniądze, bo niecały 1 000 000 zł do nieruchomości wartej według wyceny samego miasta. Miasto wyceniło tę nieruchomość, na której stało gimnazjum przy ulicy Twardej, na 75 milionów, a biernie patrzyło przez kilka lat, że jakaś osoba trzecia może nabyć majątek miejski za niecały 1 000 000. Nie podjęło skutecznych działań, by takie transakcje zablokować, a miało takie możliwości, ponieważ miał w dokumentach informację, że takie transakcje mogą być zawarte, a kluczowym dla wyjaśnienia właśnie sprawy Twardej jest to, że miasto zgodnie z ustawami kodeksu Napoleona obowiązującym w czasie wojny i powojennych przepisach, tam gdzie nie są znani spadkobiercy osób, które były właścicielami przedwojennymi, powinno z ustawy nabywać jako Skarb Państwa spadek. Krótko mówiąc, nabywając spadek, sytuacja nieruchomości by się wyjaśniła i nie byłoby żadnej reprywatyzacji. Miasto przez ponad 3 lata biernie przyglądało się temu, że jakaś osoba trzecia może za niecały 1 000 000 nabyć gimnazjum. Centrum miasta, na której to działce można postawić gigantyczny wieżowiec. Urzędniczo-prawnicza mafia zdobywająca dziesiątki, jeżeli nie setki milionów złotych. I kto był mózgiem tej mafii? Tutaj na to pytanie komisja będzie musiała odpowiedzieć. Natomiast zadziwiające jest to, że przez lata te wszystkie dokumenty w aktach tych spraw administracyjnych były opinii publicznej nieznane. Dostęp do nich miała tylko bardzo wyselekcjonowana grupa osób złożona właśnie z warszawskich prawników, z urzędników ratusza, a w tym pani prezydent, jak oświadczali urzędnicy, że prosiła o akta na przykład sprawy Noakowskiej 16 i kto był mózgiem operacji, to znaczy wymyślił te wszystkie prawną ekwilibrystykę, która miała doprowadzić do wydania nieruchomości, jest to pytanie otwarte. Natomiast oczywistym bardzo jest to, że ten mechanizm duchem prawa ani z przepisami prawa niewiele ma wspólnego, z tego powodu, że takie to jest ciekawe, że już jeden przepis mówi jedno, ale drugi jego przepisu, który nakazywałby zachowanie mienia miejskiego w Skarbie Państwa, tak, w majątku Warszawy, jakoś urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Walc nie widzieli. I to jest bardzo zastanawiające. Z Sebastianem Kaletą, członkiem Komisji Weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji, rozmawiał Sławomir Jastrzębowski. No nic. 16 minut po godzinie 11 od spraw Komisji Weryfikacyjnej przechodzimy płynnie do Komisji do sprawy Amber Gold. Gość Polskiego Radia 24. Karol Gac, do rzeczy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Tygodnik w sieci dotarł do tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która na 2 miesiące przed upadkiem Amber Gold została wysłana do ówczesnych czołowych polityków. Chodzi m.in. o ówczesnego premiera Donalda Tuska i ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. ABW opisuje mechanizm działania piramidy finansowej z Gdańska i przestrzega, że spółka mogła zostać założona w celu wyłudzania pieniędzy. Nowy trop w sprawie? W pewnym stopniu tak. Znaczy, przede wszystkim tygodnik się cicho po raz pierwszy ujawnił treść tej notatki, bo wcześniej było wiadomo, że taka notatka została wysłana. Już kilka lat temu media opisywały, że najważniejsi politycy wiedzieli o tym, czy o tej całej piramidzie finansowej. I tutaj dobitnie pokazuje ta notatka, że ABW wiedziała, że jest to piramida finansowa, wiedziała o skali nieprawidłowości. Tak mówiła wprost, że może być pokrzywdzonych kilkanaście tysięcy osób, że Orient Express służy do wyprowadzenia pieniędzy z Amber Gold. No i jest tak naprawdę ta notatka jednym wielkim takim zarzutem wobec najważniejszych osób w państwie, tak? No bo skoro zostały zaalarmowane o tych nieprawidłowościach, to pytanie, czemu nic nie zrobiły w tej sprawie? Notatka została wysłana w maju, w lipcu Amber Gold przestało istnieć. No tak, i tutaj pokazuje też, że kilka miesięcy jednak upłynęło, tak? Od tej notatki do działań. Tutaj jeden z autorów artykułu, Marcin Wikło, mówił, że jakby ABW pozwoliła jeszcze na wyprowadzenie przez kilka miesięcy pieniędzy, tak? Więc tutaj też jest jakby ciekawy trop i wątek. Ostatnio tych ciekawych tropów i wątków było sporo. To jest chociażby ta notatka, o której mówimy dziś. To wcześniej było także przesłuchanie byłego właściciela firmy Marcina P. i jego żony. Żona nie chciała zeznawać przed komisją. To również były istotne momenty.
To na pewno były ciekawe przesłuchania. Znaczy, trzeba oczywiście pamiętać, że Marcin P. może mówić przed komisją, co chce, ponieważ jest jakby oskarżony w tej sprawie, więc może dowoli konfabulować. Oczywiście... No w przeszłości mówił już dużo. Tak, znaczy też trzeba pamiętać tak, że on jakby zajmował się oszustwami też w przeszłości, za co był skazany, więc trzeba podchodzić z pewnym dystansem do jego słów. Z jednej strony powiedział komisji to, co mogło wydać się ciekawe pod względem powiązań politycznych. Że na pewno mówił, że miał, że politycy szukali z nim kontaktu, wymienił tutaj m.in. prezydenta Gdańska, który odciął się od tych słów. Wymienił, znaczy powiedział również, że miał przecieki z ABW, choć nie bezpośrednio od funkcjonariuszy, co też jakby w pewnym takim znakiem zapytania stawia tutaj hermetyczność tego śledztwa. Mówił też, znaczy bardzo ciekawy był wątek jego bezpieczeństwa, tak, znaczy dwukrotnie był pytany, czy obawia się czegoś lub kogoś, ale zawsze unikał odpowiedzi na to pytanie. I tak samo konsekwentnie zasłaniał się pod unikaniem odpowiedzi na temat początku finansowania Amber Gold. To przesłuchanie Marcina P. było dość ciekawe, bo pojawiło się kilka znanych nazwisk i z reguły potem, jak zostały one wymienione przez Marcina P., pojawiały się w internecie różnego rodzaju dementi. Oczywiście, znaczy to jest jakby rzeczywiście bardzo ciekawa informacja, natomiast no tak jak mówię, trzeba oddzielić prawdę od tego, co jest fałszem. Komisja wydaje się ma ku temu instrumenty, ponieważ Małgorzata Pazerma, przewodnicząca komisji, mówi, że część zeznań Marcina P. była zbieżna z materiałem dowodowym, część rozbieżna, więc tutaj jakby członkowie tej komisji mają większą wiedzę do zbadania rzetelności tych zeznań. Ale jak rozumiem, to jeszcze nie to będzie, to było pierwsze, ale nie ostatnie przesłuchanie Marcina P. A do sprawy Amber Gold jeszcze będziemy wracać. Na razie wróćmy jednak do soboty, do swego rodzaju meczu politycznego w Przysusze, w niewielkiej miejscowości na Mazowszu. Kongres Zjednoczonej Prawicy w Warszawie. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. W pana odczuciu geografia ma znaczenie? Geografia ma znaczenie w tym sensie, że oczywiście to jest jakby czytelny sygnał, że PiS pokazuje, że stawia na też małomiasteczkowy elektorat, pokazuje, że Polska jest jedna. Takim hasłem się odbyło cały kongres jakby tej Zjednoczonej Prawicy. Platforma standardowo stawia na wielkomiejski elektorat. Pan redaktor przywołał tutaj porównanie do meczu piłkarskiego. No jeżeli tego mamy się trzymać, to była to pełna dominacja i pewne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w mojej ocenie. Pokaz siły i jedności Zjednoczonej Prawicy. No przemawiali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, wicepremier, a także Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Oczywiście pokaz siły, pokaz jedności, ale też przede wszystkim pokaz jakiejś wizji państwa. Oczywiście można się spierać, na ile ta wizja odpowiada różnym osobom, zawsze o kształt, szczegóły można się spierać, ale jednak pan prezes Kaczyński pokazał pełną wizję Polski, wykraczającą nawet poza jedną kadencję. Widać, że myśli przyszłościowo. Mimo wszystko zabrakło przemówienia premier Beaty Szydło, chociaż politycy jakby Zjednoczonej Prawicy tłumaczyli to. No z kolei przewodniczący Grzegorz Schetyna skupił się głównie na krytyce Prawa i Sprawiedliwości. My tu będziemy szukali Amber Gold i reprywatyzacja. W firmie Orange jest poczta głosowa i mówi, aby oddzwonić ponownie. Ja nie chcę oddzwonić ponownie, ja chcę odsłuchać tę pocztę. Zwłaszcza, że jak zastrzeżonego, to przecież się nie połączysz. A ona koniecznie chce ciebie, aby oddzwonić ponownie i potem znowu łączy. To są takie krętactwa, które są niesmaczne. Ludzi to denerwuje i ludzie wyłączają. Na przykład ja wyłączam... No zobaczymy, jeszcze się zastanowię, bo tutaj jeszcze inne są opcje. W tym banku Euro... Bank... Orange Finance. Do końca nie potwierdziło. Znaczy z jednej strony pan prezes Kaczyński powiedział, że te reformy muszą iść naprzód, muszą być głębokie, więc to jest jakby tutaj sygnał ku takiemu twardemu elektoratowi, który jakby krytykował opieszałość pewnych zmian. Z drugiej strony pan prezes Kaczyński zasugerował, że trzeba się skupić na centrowym elektoracie. Oczywiście krytyki było mało, ale część mediów skupiła się tylko na niej. W jakiś sposób dostrzegalna była, tak? Tutaj przede wszystkim minister zdrowia, minister Waszczykowski. Ale trzeba też pamiętać, że prezes Kaczyński wyraźnie zaznaczył, że w listopadzie tego roku odbędzie się ocena 2 lat rządu, więc być może wtedy będziemy się mogli spodziewać jakiejś rekonstrukcji rządu, czy drobnej, czy głębszej, czas pokaże. A w listopadzie sytuacja będzie zupełnie inna, bo w sobotę PiS oczywiście pochwalić się dokonaniami ostatnich prawie 2 lat. Mamy do czynienia z pocztą głosową, aby oddzwonić. Ja nie chcę oddzwonić. Już zacznie działać sieć szpitali. Coś obrzydliwego. Ten Orange już kilka razy... Poza tym zacznie w praktyce już również działać reforma edukacyjna. To prawda, a jak pokazuje historia... Przez prezesa
w czasie kongresu. To prawda, to też jest ważne, ale jak pokazuje historia, duże reformy zawsze na początku miały ciężko. Znaczy dopiero czas jakby sprawiał to, że te reformy zaczęły działać płynniej. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość może mieć ciężej na jesieni, więc to też pokaże ocenę zmian, tak jak ta reforma tak naprawdę funkcjonuje. Wydaje się, że reforma oświaty zwłaszcza może mieć pewne problemy, ale to jest jakby dobry krok. Z kolei w sprawie reformy tutaj o sieci szpitali rzeczywiście dużo pojawia się głosów krytycznych, więc zobaczymy, ale trzeba pamiętać, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie miało inną sytuację wyjściową w listopadzie, więc być może to też będzie jakby powód do zmian. Wspomniał pan, że zabrakło panu przemówienia premier Beaty Szydło. Przemawiał wicepremier Mateusz Morawiecki. To prawda. Oczywiście przemawiał wicepremier Morawiecki z tego względu, że odpowiada za sprawy gospodarcze, jakby określił wizję gospodarczą. Hoczta to nie jest dzwonienie. Hoczta to jest wysłuchać. Proszę standardowo przekazać to, co jest nagrane. Nie, nie ma tego standardu. Tylko aby oddzwonić ponownie. No to przecież błędne koło. Telefon zastrzeżony. To pewnie Mareczek debil, bo to przecież zespołem Downa. No on nie dość, że ma ode mnie dwa telefony na T-Mobile za darmo, to jeszcze szuka takich różnych opcji, że to niby on jest ważny i że zastrzeżony. I dwie sekundy nagrał. No to przecież wiadomo, że to czubek. No. Ale tutaj chodzi o to, że tego nie ma jak odsłuchać, bo aby oddzwonić ponownie i znowu w czarną dziurę wpada cała ta opcja Orange żydowska. Tak jak to Janek Witek wykazał, rozmawiając pół godziny z operatorem Orange czasu swego. No tutaj w tym domu on już dwa lata nie żyje, ale jak oni tutaj te pazury zapuścili, te korzenie pod ludzi, żeby ich nabierać, oszukiwać. Ja raz zapłaciłam 1100 zł za jeden abonament i to jakieś takie głupie gry w Jeepa. Była gra w Jeepa. Ja opieprzyłam, powiedziałam, proszę się nie podłączać pod różne inne jeszcze interesy, bo to przez was przechodzi. Wy zarabiacie pieniądze, nic nie mówicie, a ludzie dają się oszukać. No, oszukać się dają. Ja się wcale nie musiałam dawać oszukiwać, nie musiałam w tego Jeepa grać, zwłaszcza, że ja nie lubię takich głupot, ani żadnych gier, tylko po prostu Orange dał telefon, proszę Państwa, abonament w prezencie, bezpłatny jeden numer. No właśnie, wszystko to odbywało się pod hasłem. To przechodziło. To był taki bezpłatny numer, że poszło w abonament. No, czyli zanim by ten telefon ruszył bezpłatny na cały rok, to trzeba było 1100 zł zapłacić. Co to za bezpłatny numer, za bezpłatny abonament w Orange? Gra w Jeepa. Ja mówię, trzeba było powiedzieć nie. Nie wysyłać SMS-ów, bo to jest oszustwo, bo to kosztuje. No, ale że to przez Orange przychodzi, a jest im w to graj oszustom, no to przecież dlatego. A ten bank, proszę Państwa, Orange Finanse wcale nie daje nic. Nic nie daje. Żadnych pożyczek. Starym dziadom daje, które pracowały 25 lat, 45 lat i mają te światłowody pod tych starych dziadów podłożone i wtedy taki stary dziad, jak weźmie pożyczkę, to oni mają gwarancję, że jak on umrze, to się to spłaci, oni ściągną wtedy, bo będą mieli z czego te światłowody, jak podłożą, rozumiesz? Ja to mogę w T-Mobile zapłacić, teraz mam 1189 zł, ale ja mam za kilka, za ileś tam 9 abonamentów, to ja wiem, za co ja płacę, ale tam za jakąś grę w Jeepa, ja wolę dziecku dać pieniądze, które jest biedne, niewinne i w potrzebie, niż komuś, kto nie jest w potrzebie. Dlatego też, proszę Państwa, kanał Ela Knor dzisiaj szczególnie, dzisiaj 3 lipca 2017 roku będzie pokazywał skok Szczepczyka. Jak też działa skok Szczepczyka? Ja to nie rozumiem. Z czego słynie facet, który w sumie bierze na lichwę, który bierze na procent? Bo to miało być tak 89 zł na parę lat rozłożone.
ale okazuje się, że oni nie bardzo chętnie dają na parę raz, tylko na jeden rok. Po 475 zł na 4, prawie 500 zł. To jest typowe, że co miesiąc 500 zł jak zapłacisz w ciągu roku, 12 miesięcy, to tę pożyczkę spłacisz. Oczywiście, że prawie dwa razy tyle. No to więc ja się pytam, że tak żartuję, że no ten Stepczyk nie żyje. Ach, zajmował się oszczędnościami. Ja mówię chyba do własnej kieszeni oszczędnościami. Także jak tak będziemy się szanować, że człowiek będzie myślał tylko o swojej dupie, no to ani Boga nie będzie i już nie ma. Firmy oszustystyczne są ateistyczne. Nie ma Pana Boga, nie ma nic. Także już koniec reklamą.